Hej, cześć, witajcie widzowie w kolejnym odcineczku z TTD i słuchajcie, dzisiaj przetestujemy sobie drugiego mityczka, dostępnego oczywiście w samonowaniu, nie wiem czy aktualnie w Summon Area mamy dostępnego tego ziomka, mamy Shadow TV Mana, a tutaj widzowie Large Laser Cameramana, ale zdobyłem takiego Arachnid Militant Toileta widzowie i ten toileciarz jest gorszy od Mutant tutaj dziewczyny, słuchajcie, Military, więc tutaj no tak naprawdę ta jest lepsza, no i słuchajcie, zobaczymy jak dużo Arachnid przejdzie, jeżeli chodzi widzowie o Time Factor i oczywiście z pomocą DJ-a, z pomocą Green Laserka, bo wiecie, no raczej tutaj Santa no to musi być, bo to jest taka podstawa. Ewentualnie, tak też myślałem, żeby troszkę było inaczej, to wiecie co, w sumie możemy sobie zagrać, bo ten event w końcu, no przestanie tutaj, wiecie, istnieć, więc fajnie by było takim ziomkiem niby tutaj na Toilet Haku zagrać, nie? Więc może zagrajmy sobie, bo tak naprawdę zawsze gramy w to samo, więc zostawcie łapę w górę widzowie, suba z dzwonem na tym kanale oczywiście, na kolejne testy i różne rodzinki. Zagramy sobie w starą mapę, nie w nowe Toilet Haku, tylko stare, po to, żeby po prostu się tutaj tym pobawić tak naprawdę. Patrzcie, możemy dać tutaj Green Laserka i on od samego początku będzie już ładnie tutaj rozwalał Skibidi. Nasz Arachnid wygląda w ten sposób mega dziwnie. Na pierwszym poziomie to no, taki łysol z różnymi tutaj jakby odwłokami, takimi pajęczymi. No taki Arachnid, no, no to wiadomo tutaj widzowie, o co chodzi. Dajmy tego Santę może gdzieś tutaj? Bo nie pamiętam nawet jak na tej mapie dokładnie grać, ale chyba coś takiego zagramy. No właśnie ta mapka jest o tyle stara i tak się jej nie gra, że nie wiem, jak graliście podczas Clockman Eventu właśnie te mapki stare, czy raczej gracie tylko Time Factory? Bo ja tak wiecie, te stare mapki fajnie, że wróciły, ale jak w końcu wróciły, to mało kto je grał, tak zauważyłem, że tak naprawdę i tak niewiele osób to grało. Poza tym, no te mapy są łatwiejsze niż, to jest taki wiecie, stary poziom Nightmare, czyli ten o wiele łatwiejszy, ale... No też nieprawdą by było, gdybym powiedział, że jest mega łatwiutki, bo sprawa jest taka, że pojawiają się tutaj magnet toilety, no i wtedy widzowie są problemy, a nam chodzi o to, żeby tak naprawdę przetestować nową postać, także też nie ma co się tutaj, wiecie, jakoś bardzo, no wiecie, napinać na ten poziom trudności, po prostu chciałem też inną mapkę odpalić, także weźmy widzowie DJ-a, dajmy Boże tutaj, DJ będzie sobie stał, będzie tutaj boostował i zrobimy sobie tego Arachnida, no myślę, pierwszego postawimy obok Greena, później jeszcze jednego tutaj, może gdzieś tutaj, bo tam DJ złapie tutaj, no wiecie, tak dookoła po prostu porobimy ich ile się da i zobaczymy jak nam to wyjdzie. Oczywiście teraz już go będziemy mogli postawić, zobaczyć jak on w ogóle wygląda, chociaż z drugiej strony... Czy wiedzieliście, że na Bloxboom możecie kupić sobie jednostki w TTD i bot wam je dostarczy, robiąc z wami automatyczny trade? Pamiętajcie widzowie, że jeżeli nie dotarła do was postać, to napiszcie na support na stronie, macie tutaj taki przycisk, jest on całodobowy i na pewno wam pomogą. Dzięki czemu macie pewność, że na 100% dostaniecie to, co kupiliście. Jak to zrobić? Klikamy register, najlepiej wybrać pierwszą opcję, czyli Robloxa, wchodzicie w store, Toilet Tower Defense i kupujecie na przykład Leprechaun Cameramana. Z kodem MERES macie aż 10% zniżki, więc pamiętajcie, by go zawsze sobie wpisać. Możecie wybrać płatność kartą albo opcję poniżej i zapłacić na przykład blikiem. Po opłacie wystarczy wcisnąć przycisk wyświetlony na stronie, dołączycie wtedy na serwer z botem, bot ten wyśle wam zaproszenie do trade i przekaże wam zakupiony na stronie itemek. Bum! Gotowe! Dobra widzowie, postawiłem tego Arachnida, jak widzicie on tak stoi na takich pajęczych nogach, także naprawdę wygląda potężnie chłopak, nie? Wygląda potężnie. Bije chyba kilkoma naraz, albo bardzo szybko po prostu, bo nie no, chyba kilkoma naraz, bo zobaczcie, że chociaż nie, bo Green Laserek jeszcze pomaga. Dobra, to chyba tylko po prostu jednym, tym tutaj, wiecie, tym pajęczym takim z przodu, tymi odwłokami, jak to wygląda w ogóle, nie wiem nawet jak to nazywać dokładnie, ale wiecie, no to wygląda to dziwnie, to na pewno. No łysy chłop, udający, nie wiem, pająka, będący Skibidi Toiletem, ale jednak po stronie kameramenów, takie coś, to dziwactwo po prostu, nie? Mega dziwna rzecz, mega dziwny ziomek, no zobaczymy widzowie jak tam to pójdzie. Zróbmy sobie Green Laserka na wyższy poziom, no mogą być problemy, 2500 za ulepszenie, to jest bardzo dużo, ale jak tak na niego patrzę, to widzę, że tych ulepszeń będzie miał mało, bo zobaczcie, że już tutaj mamy mega duży buścik range'a i tak dalej, więc może maksymalnie 3, no nie wiem, 3-4 poziomy będziemy mogli mu ulepszyć, także no niewiele, dlatego on tutaj widzowie jest tak elegancko zrobiony, że troszkę trzeba dać na początku, no ale też dużo nie ma tych ulepszeń, dlatego jest taki do w miarę drogi od samego pierwszego levela, co nie? Bo zobaczcie, że jak mamy Green Laserka, na przykład 1500 kosztuje tutaj na czwarty poziom, na tutaj on już 2500 na drugi, także no właśnie to jest to, że szybko, w sensie szybko mało ma poziomów, ale no trzeba troszkę wyłożyć tych pieniędzy, także ten Arachnid widzowie
Zakładam, że jakiś super nie będzie, chociaż, dobra, no faktycznie gościu się odpalił, ma takie laserki, więc jest takim pająkiem, troszkę bym powiedział tym upgraded kamera spiderkiem, bo ma tutaj też laserki, to nie jeden, a też dwa, więc on tak naprawdę z dwóch nawala w tym samym czasie. No i mamy te 36 tysięcy obrażeń, dobra, zobaczymy jak dużo mu nabijemy za pomocą widzowie DJ-a TV, bo to też jest, wiecie, to dużą różnicę robi. I słuchajcie, chyba trzy poziomy maksymalnie są, bo za 10 tysięcy ulepszyć takiego mityczka, to jest dość dużo, to jest naprawdę duża kwota za ulepszonko, także wydaje mi się, że za 10 tysięcy my tego Arachnida zrobimy już na maksymalny poziom, czyli trzeci. To niektóre jakby tutaj postacie mają właśnie tak bardzo szybciutko ten level up, że dosłownie no robimy trzy poziomy, już mają maksa, no ale też trzeba w nie troszkę włożyć, bo wiecie, tych pieniędzy, bo jednak no, to są drogie po prostu, także tak to tutaj wygląda. No na razie Arachnid radzi sobie całkiem fajnie, ale zobaczymy na maksymalnym poziomie, czy to będzie jakaś różnica, bo no szczerze to wygląda jak taki pająk, nie? Jak taki movable, nie wiem, TV Spider. Coś takiego, chyba TV Spider nawet ma mniej obrażeń, tak szczerze, ale no coś takiego, że po prostu sobie stoi ziomek i no jako taki pająk, nie? Z tej całej rodzinki tych spiderów, także tak to wygląda. Magnet Toilet, widzowie, widzicie? Dobra, widzowie, nieco dalsze wave'y też są tutaj dość łatwo przechodzone, no bo mamy Santę na maksa, mamy tak naprawdę mniej tutaj tych skibidi, bo to jest łatwiejsze mimo wszystko. No, ten Magnet Toilet się pojawia, ale wiecie, to jest tak naprawdę chyba wszystko. No i w tym momencie możemy ulepszyć na maksa naszego Arachnida i patrzcie, on wtedy jest taki odpalony, ma jetpack, ma te pajęcze nogi, no tak lata troszkę stoi na tych nogach, bije tymi nogami, no i generalnie, jak tak patrzę na jego zasięg, to nie jest jakiś ogromny. Gdyby dodać tutaj, wiecie, Leprechauna albo szefa Clockmana, to wiadomo, byłoby lepiej, to jak zawsze. Tak samo jak DJ-a TV mamy, no i jest po prostu lepiej, jeżeli chodzi o obrażenia tej postaci. I zobaczcie, że takiego Magnet Toileta całkiem ładnie tutaj łamie, całkiem ładnie go nawala, także to mi się podoba. Tutaj dajmy jeszcze jednego, poustawiajmy może tak dużo, ile się da, żeby po prostu widzowie sobie tutaj w tym zasięgu, w tym obszarze działania DJ-a TV powstawiać te pająki. Tylko dobra, dawaj ziomek tutaj. Śmiesznie stoją, to na pewno. To jest na plusik, widzowie, bo mamy jakiś inny styl takiego tutaj naszej postaci. Także to mi się podoba i dajmy go może, no nie wiem, chodź tutaj gościu, będziesz na drodze tak stał w sumie. Dobra, stoi na drodze, widzowie. I w tym momencie pozostało mi tylko poulepszać ich na maksa. No i tak naprawdę później już polecimy, widzowie, dalej. Patrzcie, jakie to jest proste. 2500 i tak naprawdę macie ulepszenie już pierwsze, takie bardzo mocne. Więc tutaj 2,5. I teraz pozostało poulepszać za 10 tysięcy. Więc całkiem prosty system tutaj ulepszania. No tak jak mówiłem, że będą 4 albo maksymalnie 3 poziomy. To jednak 3. No i te 3 poziomy, widzowie, bardzo łatwo jest tutaj wbić. Nawet bym powiedział, że w ogóle nie ma problemu, no bo jaki jest problem wbić 3 poziomki na czymś takim, nie? Tylko że, no, jedyne co on ma, to obrażenia, no i tyle. I są szybkie, nie? No bo szybko bije. Także z takim DJ-em TV jest lepiej, bo wiadomo, nie jest to 0,25 cooldownów, tylko 0,19, co daje nam dużo, no bo wiecie, nawet najmniejsza liczba, bardzo dużo tutaj, taka zmieniona, wiecie, zmniejszona, dużo daje w cooldownach. Więc ogólnie tutaj mamy, widzowie, nie 36 tysięcy dipsa, no ale bym powiedział, że może takie... No w sumie tak sobie myślę, no tylko troszkę więcej, to może takie 45 tysięcy robimy, nie? Tak generalnie na sekundę. Myślę, że coś takiego, około 45 tysięcy, więc no i tak nawet mniej od naszej tutaj military, widzowie, mutant girl. Także nasza dziewczyna więcej bije, no i powiem wam tak, ogólnie... No i to wiecie, więcej bije bazowo, bo to nie z DJ-em TV nawet, tylko po prostu bazowo ma więcej, a on z DJ-em TV nawet nie może jej przeskoczyć. Także ogólnie lepszą postacią w nowym update'cie jest oczywiście ta zmutowana dziewczyna, widzowie, z Kibidi Toilet, także lepiej nią grać niż takim Arachnidem. Na Arachnida nie ma po prostu sensu, wiecie, samonować go nie ma sensu, totalnie bez sensu, nie ma co się tam z nim klikać, tylko po prostu, widzowie, zawsze losować na tą military, widzowie, zmutowaną babkę i po prostu tym grać, no bo tak szczerze, to ta postać nie ma żadnych tutaj specjalności, żadnych ukrytych umiejętności, jakichś, nie wiem, tam plusów niesamowitych. Tak naprawdę dobije sporo, jeżeli go samonujecie, bo akurat będzie, jesteście nowymi graczami, to okej, pogracie, ale raczej taka postać i no tutaj raczej, no po prostu powiem tak wprost, że postać, która, tak wiecie, gdzieś tam zaniknie, bo taka jest prawda, ona po prostu gdzieś tam zniknie, nikt nią raczej nie będzie grał. Chyba, że ktoś po prostu lubi takie postacie, no to wiecie, to sobie pogra, nie? No bo kto tutaj broni? Można grać, wiadomo, ale ogólnie raczej nie będzie używane. No nie będzie też używany na Endlessie, to przecież jest oczywiste, więc tutaj, widzowie, żaden mityczek z Samonu nie jest używany na Endlessie, jeżeli dobrze
to kojarzę. Nawet upgraded Titan Cinema się nie nadaje na Endlessa i raczej ludzie chyba go nie używają, więc no widzicie, z Summonu niestety na te wyższe poziomy, na jakieś większe mapki, no to totalnie nigdy to nie siedzi. To jest właśnie najgorsze, że te postacie z Summonu są takie słabe. No i fajnie by było, jakby z Summon Area po prostu za coiny pojawił się nowy godli kiedyś, bo tak szczerze to naprawdę tak pusto jest, totalnie puściutko i mega, mega mało jest takich postaci, wiecie, co można zdobyć za coiny, żeby one były potężne. No kiedyś Cinema był potężny, ale wiecie, no to kiedy to było? To już naprawdę dawno temu. To, co kiedyś ogólnie wkurzało na starych mapkach, no to jak widzicie, bardzo dużo Skibidi Toilet, które wylatywały typu Assassin Toilet, no i tego było tak dużo, że często lagowało gierkę. Pamiętam, że to był problem i teraz zaczęli dawać więcej takich potężnych postaci, po prostu mniej, bo tu na przykład patrzcie, leci totalna no masakra, pełno Vacuum Toilet, jakiś Racket Toilet, no napaćkane po prostu, naspamione, tak bez sensu, nie? Także teraz jest widzowie lepiej, jakbym miał porównać te stare mapy do nowych, no to serio jest lepiej, bo po prostu no tak lagowało kiedyś. Właśnie to było przez to, że za dużo było postaci, za dużo było Skibidi na mapie w jednym czasie i wiecie, nawet najlepsze kompy po prostu lagowało. To było najgorsze, bo serio, napaćkane tyle, że to w sumie tak nawet nie wyglądało dobrze. W ogóle jak strzelają te postacie takie laserkowe, to często zostawiają takie, nie wiem, kropeczki, nie? Coś takiego. Oczywiście ten Arachnid bije też tutaj piłą, no bo zobaczcie, mamy tutaj okrąg, tutaj drugi i jeszcze trzeci, czyli on bije tutaj laserkiem, bije tą piłą i tymi łapkami, nie? W sensie coś w tym stylu, tak mi się wydaje. Także no sporo ma tych ataków, ale wiadomo, nie jest jakiś niesamowity. Ogólnie też nie było tutaj nigdy pokazane, ile jeszcze wave'a, no i to jest właśnie też kolejny minus. Giant Dual, dobra. Flamethrower, widzowie, bo pamiętam, kiedyś był trudny. Teraz to powiem wam, takich toksików jest pełno na Endlessie i to wtedy jakby tutaj... Wtedy jest trudność i jakichś innych przedziwnych rzeczy. Ogólnie nawet nie wiem, czy... O, Magnet Scientist nawet się pojawił. No mówiłem wam, że właśnie... Z tych magnetów, to tak, to jak najbardziej te z nowego eventu się pojawią. I teraz czy pojawi się boss, bo nie zawsze się pojawia, dokładnie, nie pojawia się, dobra. Czyli bossem był ten magnetyczny naukowiec, czaje, czyli coś takiego. No to widzicie, stara mapka, no nie oddaje aż tak, daje mniej zegarków, wiadomo, że najlepiej grać Time Factory, ale chciałem pokazać na czymś innym, także widzowie, myślę, że wszystkie postacie raczej były potestowane, tak na, wiecie, na pierwsze oko. 1100 już jest Titan Fireworkmanów, totalnie, widzowie, nie opłacało mi się wydać 300 KGMów, totalnie, ale wiecie co, i tak to odrobię, więc no mówię, niech już sobie leży, nie będę go sprzedawał teraz, żeby jeszcze dostać, bo coś tam, niech sobie leży, widzowie, jest tutaj zdobyty, był 175 i tak go zapamiętamy. Ale czy jest jakiś potężny? Ogólnie ludzie nim za bardzo nie grają. Ale widzowie, jeżeli chodzi o Arachnida, też raczej nikt nim nie będzie grał. Jak już widzowie, to tutaj. Tutaj bierzcie generalnie tą oto babeczkę, a nie tego dziwnego pajęczaka, bo raczej no, za dużo nim nie zdziałacie. Chociaż wiadomo, raczej Time Factory też przejdziecie na luziku, ale to tu bardziej chodzi też, wiecie, o takie granie Endlessa, próbowanie i tak dalej. No lepsza postać wiadomo, że jest tamta.